Nasza inicjatywa wyrosła z głębokiej niezgody na krzywdzenie dzieci, mówi założycielka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Beata Kolska-Lach. Komitet powstał w 1984 roku. Kończyłam studia i z grupą studentów, instruktorów studenckiego kręgu instruktorskiego prowadziliśmy drużyny, a w tych drużynach między innymi były dzieci z domów dziecka. I był to taki czas, kiedy dzieci ze względu na wiek były dzielone do dwóch typów placówek i co gorsze jeszcze podlegały pod dwa różne ministerstwa. Prowadziło to do ogromnych dramatów rodzinnych, bo dzieci, które już doznały traumy w swojej rodzinie i musiały przejść do systemu opieki, być zabrane ze swoich domów, trafiały do domów dziecka, gdzie były jeszcze bardziej traumatyzowane, bo musiały być rozdzielane. I to był taki impuls, kiedy zaczęliśmy myśleć, co z tym zrobić. Przez 3 dekady swojej działalności Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu otoczył wsparciem psychopedagogicznym i prawnym kilkadziesiąt tysięcy dzieci i rodzin, przeszkolił setki specjalistów i tysiące uczniów. Prowadził badania i kampanie informacyjne, organizował obozy i konferencje, współuczestniczył w tworzeniu systemu pomocy dzieciom i rodzinom w Poznaniu i Wielkopolsce. W mojej subiektywnej ocenie są najtrudniejsze konflikty rodzicielskie. Jak teraz to trzeci związek w Polsce się rozpada, więc tych konfliktów rodzicielskich niestety przybywa. I to jest taki trudny wątek do rozmowy, do pomocy ludziom, ale też nie poddajemy się i jesteśmy chętni, gotowi. Niestety, mówiła Beata Kolska-Lach do uczestników konferencji, po tych 30 latach pracy jesteśmy pewni, że nie ma takiego bólu i cierpienia, którego dorosły nie byłby w stanie zadać dziecku. Kiedy wydawało nam się przez lata, że już naprawdę gorszej opowieści usłyszeć nie możemy, to następował ten dzień, w którym tą jeszcze gorszą historię nam było wysłuchać. Wciąż pojawiają się nowe problemy. Coraz częściej też się mówi o wykorzystaniu seksualnym, więc tutaj też pomagamy dzieciom. Kiedyś o tym nie było mowy, albo mówiło się gdzieś tam tylko w kuluarach, ale pojawiają się też różne takie trudności związane z funkcjonowaniem dzieci w szkole, czy z takimi konfliktami szkolnymi. Także cały spektrum jest tych trudności, z którymi do nas dzwonią czy rodzice, czy specjaliści, a my próbujemy pomóc albo wskazać taką placówkę, którą wiemy, że na pewno tej rodzinie pomoże. W konferencji, która odbyła się 18 listopada w auli UAM, uczestniczyli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, profesor Anna Brzezińska z Instytutu Psychologii UAM. Jeden z wykładów wygłosiła sędzia Anna Maria Wesołowska, która przez 30 lat orzekała w sprawach karnych. Sędzia akcentowała przede wszystkim ogromną rolę edukacji prawnej. Mamy świetne przepisy, jedne z lepszych w Europie, ale przepisy to nie wszystko. Kiedy zeszłam do ludzi, zorientowałam się, że przepisy służą nam tylko wtedy, kiedy je znamy. W związku z tym dzisiaj jest bardzo ważne, żeby każde dziecko, każdy rodzic, każdy nauczyciel wiedział, jakie te przepisy są. Edukować trzeba rodziców, nauczycieli, a także same dzieci i młodzież, mówiła sędzia. W swojej pracy spotykała się bowiem nie tylko z przypadkiem dzieci krzywdzonych, lecz także dzieci krzywdzących, dzieci, które wyrządzały krzywdę innym. Dzieci coraz częściej trafiały do mnie na salę rozpraw w charakterze dzieci oskarżonych, kajdanka. I mnie matce, sędziemu, ale również matce, było bardzo się z tym trudno pogodzić, że dzieci zamiast w ławkach szkolnych siedzą na ławie oskarżonych. A wtedy, kiedy przychodziły do mnie, słyszałam: pani sędzio, nie wiedziałem, nie sądziłem. Pani sędzio, młodzież dzisiaj tak postępuje. Pani sędzio, chciałabym cofnąć czas. W 2012 roku 52 tysiące polskich dzieci w wieku od 13 do 17 roku życia popełniło ponad 120 tysięcy czynów karalnych. Tyle zostało zarejestrowanych przez wymiar sprawiedliwości. Mogło być ich więcej, bo niektóre szkoły niestety wciąż boją się takie sprawy ujawniać, mówiła sędzia. Przeciwdziałać mogą temu na przykład lekcje wychowawcze w sądzie. Lekcje wychowawcze w sądzie, łódzkim sądzie, zaczęłam prowadzić w 2000 roku. Przez moją prawdziwą salę rozpraw przeszło kilkanaście tysięcy łódzkiej młodzieży. Pamiętam, że wtedy nawet młodzież sama zwróciła się do Ministerstwa Edukacji, aby rozpropagowano tę formę, najtańszą formę profilaktyki. Ale młodzież dostała odpowiedź, że to nie jest właściwa forma, bo przecież polskie dzieci nie będą ćpać, nie będą pić, nie będą popełniać przestępstw. Po co tak drastyczna forma? Dzisiaj wiemy, że rzeczywistość jest inna. Straciliśmy kilkanaście lat z tej
tak naprawdę darmowej profilaktyki i edukacji również prawnej. To jest ważna forma edukacji i myślę, że warto o niej mówić, również za pośrednictwem mediów. Sądy chcą przyjmować młodzież, tylko trzeba wystąpić chociażby z prośbą, bo przecież sądy nie przyjdą do młodzieży same, chociaż staramy się dzisiaj to robić. Takich lekcji edukacji w sądzie jest bardzo wiele. Przecież sądy poznańskie także przyjmują młodzież na swoich rozprawach. Bardzo ważne zdaniem sędzi Anny Marii Wesołowskiej jest przypominanie, że przemoc wobec dzieci może mieć różne formy. Czasem krzywdą dziecka jest krzywda rodzica. Ja pamiętam wiele spraw dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie była matka jako ofiara. Mimo tego, że w rodzinie było sześcioro dzieci, które były świadkami katowania tej kobiety. Ale dzieci wtedy, wiele lat temu, nie zauważano. Dzisiaj chciałabym, żeby hasło przemoc wobec matki jest zawsze przemocą wobec dziecka stało się znane w całej Polsce. Ta matka musi wiedzieć, jeżeli dzieje ci się krzywda, krzywda dzieje się również twojemu dziecku. Musisz wiedzieć, że to nie ty musisz wyjść z mieszkania, ale twój oprawca. Nie musisz mu zapewnić lokalu zastępczego. Wystarczy wniosek do sądu cywilnego za 40 zł. Sąd w ciągu miesiąca musi wydać postanowienie. Sprawcę można wydalić nawet z jego własnego lokalu. Sąd nie musi mu zapewnić lokalu zastępczego. Przecież to ważny przepis. Kto w Polsce zna? Niewiele osób. W związku z tym dzisiaj najważniejszą rzeczą, również dla wymiaru sprawiedliwości, jest takie dotarcie do społeczeństwa, jest taka edukacja prawna, żeby każdy z nas wiedział o tych podstawowych prawach, które nam służą, a wtedy po prostu będziemy czuli się bezpieczniej. W konferencji uczestniczyło prawie 700 osób. Nie zabrakło słuchaczy z Winograd. Z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu od wielu lat współpracuje Danuta Mikołajczak, dyrektor zespołu szkół z oddziałami sportowymi numer 1 na osiedlu Pod Lipami w Poznaniu. Ja pamiętam te początki, pamiętam kiedy komitet zaczynał, jak trudnych warunkach to robili. Pamiętam ile dyskusji było na ten temat, kiedy my pedagodzy, psycholodzy wymienialiśmy między sobą różne uwagi i sposób, jak to powinno wyglądać. Ja jestem podczas wszystkich takich spotkań, uroczystości, nie tylko z sentymentu, także dlatego, że trzeba weryfikować swoje działania. Jako dyrektor szkoły nie chciałabym podlegać nigdy rutynie. Jest coś takiego, że człowiek przyzwyczaja się do sytuacji, przyzwyczaja się, że jest dyrektorem, nauczycielem, po prostu osobą, która udziela pomocy, czy organizuje proces dydaktyczny, wychowawczy, czy profilaktykę. Trzeba weryfikować siebie, trzeba sprawdzać, czy ciągle jestem właściwą osobą we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I takie spotkania, takie miejsca mi pomagają. Merytoryczną część konferencji poprzedziły występy Teatru Szkolnego Łajery oraz Orkiestry Kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Wystąpił również Marcin Brykczyński, autor i tłumacz książek dla dzieci, który przeczytał specjalnie napisany na 30-lecie działalności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu wiersz. Pomoc, rada i szkolenie, wszystko wielkie oznaczenie i w poznańskim komitecie źródło działań tych znajdziecie. Jest ich jeszcze lista długa, wielu ludzi w tym zasługa, niech więc wielkie jak ta sprawa, dzisiaj ich nagrodzą brawa. Thank you.